Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Mroczne tajemnice. No i tak, teraz wykonujemy tutaj misję dla takich tej nowicjuszy z obozu na bagnie, bo chcemy dostać poparcie jednego z typków. Ponieważ exp się przyda za każdą misję, którą możemy wykonać. Nie widzę żadnych typów. Nie widzę już żadnych. Przecież widać kilka z nich. O, tak jest, łatwo oczywiście. Się... Tak łatwo się winę, faktycznie, dobra. No jak powiedziałem, że zostanie zbicie skrzypiców w okolicy, co nie jest zbyt proste, skoro gramy na poziomie trudnym, jak skrzypice biją nas na dwa hity. Chociaż jeszcze ani razu nie umarłem, z tego co zauważyłem. Jej, to jest jakieś dziwne. Zrobiliśmy około 8 skrzypiców, a jeszcze nieco nie umarłem. Jakieś normalnie paranoja. No tam jakieś się nie zainteresowało, nie jednak odpuścił. Zbieram te zioła, chociaż właśnie w przyszłości mogą nam troszeczkę przydać, tak szczerze powiedziawszy. W przyszłości, w jak dalekiej przyszłości, w bardzo dalekiej przyszłości, ja wam powiem, ale no już się zbieram zawczasu. Tam właśnie jakiś chropica robił Fly Moonwalk. Widzę, Mjordzie, zasna bitwa będzie, skoro ty jesteś tak wysoko. Przeskałem tu ankietę, powiem wam, że ludzie strasznie lubią głosować, to mi się bardzo podoba. Bo ankieta ma ledwo co 40 minut, już ponad 60 głosów jest, znaczy, że ponad jeden głos na minutę jest aktualnie. Wcześniejsze ankiety też w ciągu, nie wiem, w ciągu tych godzin, nie no godziny, nie, w ciągu tego dnia, przepraszam, miały po 100-120 odwiedzin już, ładnie. A wtedy w końcu była troszeczkę mniej, może nas było tylko od 200-300 mniej, jeżeli chodzi o widzów. Ale na oraz było, no, przecież chyba podobna, więc no cóż. Że więcej respondentów, jak to mówi w serwis, że są respondenci, czy trzeba podzielić na ankietę, jest większa znacząco, znaczy, że jakiś postęp na kanale jest. W pierwszej ankiecie było chyba 140 respondentów, nie, 120 respondentów, w drugiej chyba było 150, a teraz aktualnie, no, procesu tak jest 60, to sądzę, że może jakieś 300 będzie respondentów w tej ankiecie. W ogóle bardzo mi się podoba aktualnie, w jakim kierunku idzie rozwój kanału. Liczba komentarzy, prywatne wiadomości, wyświetleń, to wszystko zwiększa się bardzo, bardzo, właśnie akurat przez ten sierpień, teraz wam powiem. O Jezus, odczep się ode mnie wężyku. Odczep się, kochany wężyku, odczep się, dziękuję. No wzrost jest straszny, między czerwcem a lipcem, czyli powiedzmy te... Jest była różnica, jeżeli chodzi właśnie o liczbę komentarzy, wyświetleń i wszystkiego, na granicy 5%, naprawdę. Bezilla parkour, kurwa, gdy umiesz chodzić po liściach? What the fuck? Get the fuck out of... po krzywym liściu wszedłeś sobie jak kuwa mistrza parkoura, nie no, zajebisty jesteś Bezi. Ała, to nie ma zbyt mądry, zaskoczyłem tu, no a dobra. Tego się jakoś wychilczymy, ale to mnie po prostu... zszokowało? Dobre określenie? Bezi kurwa la parkour po liściu zrobił, co jest dziwne, bo przez większość tych dziwosów powinno przenikać. Lol. Lol. Właśnie, propos Lola, właśnie tam wstawiłem takie ankiety, ten obrazek z Lola i już tam kurde jakieś elo, nie elo, rozmowy się wydzierają. Nie będę gadał w Gothicu na temat Lola, ale właśnie kwestia na temat tego elo i tak dalej, staram się obgadać pamiętnik kryptologa. Pamiętnik kryptologa, to chyba jeden z tych kamieni, które mieliśmy zdobyć. Ale przeczytamy kamiennik kryptologa. Kamiennik, tak. Pamiętnik pechowego kryptologa. Ostatni wpływ. Będziemy mamy jakąś prostą energię. Nie, dlaczego w jakiś sposób przyciąga on umarł? Coś tam dzieje, moja głowa, nie. Nie wiem. Ale wiem jedno. Skoro przyciąga on umarłych, to spierdalamy! Na serio trzeba spierdalać, jak przyciąga umarłych. Umarli, to wierzcie mi, jest przeciwnik całkiem innego poziomu niż nawet te węże. Chociaż zależy jaki. Jakiś tam zwykły szkielet to szkielet, ale jak będzie powiedzmy jakiś, nie wiem, kurde, zombiemu. To może mieć ostry pierdol, tylko nie ma tekstur wody. Lolololo. W ogóle te bagny są strasznie pobugowane. Jeśli chodzi o tekstury właśnie głównie. Chodzenie po liściach też jest nie pobugowane, a to szczegół. Krzepice też nie są zbytnio niepobugowane. Dziękuję panu. Postanowił pan stanąć do równej walki. Ała, i ją wygrać. Nie, dobrze. Zostałem pokonany przez krzepice.
Nie mogę pokazywać się dalej w tej serii. W ogóle nawet nieźle mi idzie. Pokonałem tych przepisów chyba z 15, zanim umarłem, więc nie jest źle. Pamiętacie, co się działo jakieś 3 odcinki temu, prawda? Niby to sam trochę więcej życia tam, bo te 20 punktów, ale to nie zmienia faktu, że zaleję sobie na 2 ciosy, więc... Co innego bym postrzegał się tam, powiedzmy, te dodatkowe... Gdzie ja kurwa jestem aktualnie? Już byłem przy tym kryptologu? Jest ten kamulec. Tam jest ten kamulec. Jezus, wyczerwam się, więc zbawić, bo to już będzie śmierć automatyczna, żadną kret. No znowu po tym liściu Bezi wchodzi, kurwa, no Bezi! Co ty odpierdalasz? Rozumiem, że to jest jakiś dziwny jest, ale... Jak ty po nim wchodzisz, lol? Wait, what? Oj, a właśnie się między mota koła dowiebałem. Tylko wolę szybciej, szybciej biegnij, szybciej Bezi. Bezi, turbo mody, szybciej! No, pamiętnik kryptologa. Przeczytajmy ten pamiętnik kryptologa. Wyście expa, no to myślałem, że to nie ma za to expa. I znowu wpis w dzienniku, fajnie. 200 expa, no to nie jest mało. Patrząc na uwagę, że was słuchaj, co mamy 10 za tego pieprzonego tego, na tego pieprzonego krwiopicosa, którego ciągle zabijamy. No to nie jest to dużo, ale no... Powiedzmy, że dwóch krwiopiców za free, jakby mamy expa, nie? I jeszcze do levela? No, 6000. Cuda poziomu trudnego. Nie jestem pewien, normalnie je trzeba było expa na ten poziom, który aktualnie teraz mamy, właśnie 8. Ale mi się wydaje, że jednak chyba mniej. O, udało nam się. Minimalnie, bardzo minimalnie nawet. Nie jestem pewien serio, ile trzeba expa było, ale mi się wydaje, że 2000 to chyba do jakiegoś 10 było trzeba. Ogólnie pytacie też się o serię z Gothica 2, wiecie? I powiem wam, że z serii Gothica 2 na pewno będzie. I na pewno będę chciał też jakieś mody oglądać tego gotików, jak tylko skończę tego właśnie MT. O ile mnie nie znudzi, jak mnie znudzi, to sobie po prostu małą przerwę. Kumacie, schodzi, powiedzmy, będzie, nie wiem. Skończę pierwszego gotika i będę ochotę dalej nagrywać przez jakiś czas, sobie odpuścimy i z kolejną serię zaczniemy. I powiedzmy za jakieś tam 3 miesiące wrócimy do gotików i zaczniemy kończyć gotika drugiego. Jak nakręcimy gotika drugiego, to nie jestem pewien, że z jakimś modem, to macie jakieś dele truning czy coś tam, ale ja tego moda nie widziałem zbyt dobrze. Ryż wyraźnie się wzmocnił, lol. Ryż wyraźnie się wzmocnił? Można nam życie wzrosło, nie wiem. Napiszcie mi, co chcę logować, bo expa nie widzę, żeby nam wzrosło. Siły też, nie? Ryż daje ci po 10 punktów życia. Zręcz mamy tą samą. Many nam 3 coś zabrało, mamy 2 na 5 many, nie rozumiem czemu, lololol. Jedzenie, powiedzmy, grzybów w tym, jakie grzybki były czarne w gotiku. Drugim, tak, czarne, oczywiście rasistowskie żarciki. Były takie właśnie czarne grzybki w gotiku drugim, to jak się jadło, chyba trzeba było zjeść 50 na mana się pani trzeba o 5. Już by ten węża nie poszedł, bo to będzie przejebane. Ja się nie boję, boję się tylko węża, krwiopicu zasrany. W tej chałupy lepiej nie wchodzić, patrząc, że drzwi są zamurowane przez tego węża, patrzcie, on po prostu muruje te drzwi. Mur beton. Co, on zamurował te drzwi, tam się nie da wejść aktualnie. Może go zabijemy, ale no... Te krwiopice pozwolą tańczą. Krwiopice tańczą, la 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 la. Krwiopice tańczą, krwiopice sobie tańczą. Jak gdyś to właśnie napiszcie mi w komentarzach, jak możecie, co daje ta specjalizacja właśnie w tym zabijaniu się potworów oraz co daje te wzmocnienie się ryżu. Ryż plus 10. Upgrade, upgrade'ujemy ryżu. Bum. Jeszcze może zaznaczę na temat wyników ankiety. Aktualnie wychodzi na to, że w ankiecie wygrywa Doom. Bo ten odcinek pewnie będzie przed właśnie wynikami ankiety, tak mi się wydaje. O ile nie wiem, że problemu z konwertowaniem go, bo wszystko się może zdarzyć, ale wątpię. To w wyniku ankiety aktualnie remisuje nowy obóz ze starym obozem i z obozem na bagnie. Znaczy, sorry, nie, pomyłka. Nowy obóz ze starym obozem, plus jeszcze do tego dochodzi walka z obozem z kopalni. Powiedzmy, ta trójca aktualnie sobą walczy właśnie o, powiedzmy, nie wiem, pierwsze miejsce, tak, no powiedzmy o zwycięstwo. Jeżeli chodzi o klasę, praktycznie mag został, jest w połowie tylko głosów ma, powiedzmy, tam mniej ma, 20% głosów ma, tylko ma mag. Łucznik został zupełnie zdeklasowany, nikt nie wybiera praktycznie łucznika. Aktualnie największa walka jest między łowcą a wojownikiem. Przepraszam, te klasy też mnie bardzo interesują, bo większość gotików właśnie grałem takim łowcą. Weź tu mnie jest jeszcze głupio zrobione, że w gotiku pierwszym, żeby jakąkolwiek broń dystansową mieć, trzeba właśnie rozwijać się pod zręczność. Jest troszkę głupie według mnie właśnie z tego powodu. W gotiku drugim, jak ktoś chciał iść w wojownika, to szedł w siłę i w
kuszę, prawda? Jak ktoś chciał iść w łucznika, to szedł w zręczność, miał wtedy takie rapiery specjalne oraz brał łuk. Ale tej takiego wyboru nam nie dali, po prostu musisz iść w zręczność, abyś mógł używać broni dystansowych. Bo kusza do znaczywnicza wymaga sporo zręczności. Wow, 500 expa. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. 500 expa. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Lolo, ale jak expa. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Kor Kaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. Jak ciężko musimy harować. Nie, że się śmiał z ich pety, tylko mi chodzi o to, że ten, że no, powiedział o swoim szefie takie słowa prosto w twarz komuś, kto ma to dostarczyć mu tę ziele. No dobra. Kor Kalom, jakby nie wiem, czy to wspominałem o tym, bo może ktoś się jeszcze domyślił. To jest druga najważniejsza osoba w obozie na Magnie, więc... Więc podpadanie jej nie jest zbyt mądry pomysłem na pewno. Jej. Jemu, no ale jej tylko osobie, że jej osoba. Czyli on osoba właśnie osoba? Nie chcę się myśleć, jaką osoba jest formą. Jaka osoba jest formą. Jaką formę osobową ma osoba. Jaką formę osobową ma osoba. What the fuck? Silverek i jego wielkie stwierdzenia. Jaką formę osobową ma osoba. No jeszcze ten bagnie sporo expa zrobiliśmy. Mamy już 17500. Jeszcze niedawno mówiłem, że do lewa potrzebujemy 6000. Aktualnie potrzebujemy już 400, tam 4400, czyli już dużo, dużo mniej. Więc ogólnie spoko to wychodzi aktualnie. Jeszcze sporo expa się zyskamy dzięki temu właśnie, że będę chciał pobijać dużą część kolonii karnej z potworów. To powinno dać jakieś nawet 3-4 levele do przodu. Czemu chcę tak zrobić? No bo te levele mi się przydadzą, nie ma co kłamać. To jest trudno, tutaj nie ma co się pieprzyć z tym wszystkim. Kor Kalom, siema. Nie lubię cię bardzo, ale chcę sobą zagadać. Bo oddałeś mi ukraść recepturę. Czego chcesz? Czego chcesz? Przynoszę codzienną porcję ziela. Przynoszę codzienną porcję ziela. To ma być wszystko? Masz mi przynieść przynajmniej... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Wait, what? Czego chcę? Przynoszę codzienną porcję ziela. Daj mi to. A teraz zejdź mi z oczu. Ej. Czego chcę? To się już więcej nie ma. No, nie ma nic jak z nim pokusenia. Szkoda. A to ma być wszystko! Zamiast 100 sztuk! Chodź z tym, że masz 102! To ma być wszystko! Chcę, że masz jeszcze więcej! Dobra, pies goje, bo i małe suszki też. Na szybciej bezi, nie ma czasu. Nie ma czasu! Bezi! Dobra, zobaczmy, czy mamy jakieś zadania to jeszcze nie zakończone. Broń Baloro, Kowar Aragorn, coś i woda w służbie, przyjęcie do nowego, też przyjęcie do receptura, bractwa, porywanie. Nie, szkoda, nic sekcja nie mam do roboty tak naprawdę. Przyjęcie do obozu bractwa, zobaczmy, jakim sobie my je wykonane. No, w sporym. Balka darma za ci zapojennego ucznia. Spoko. Tylko, że nie jestem pewien, że dołączymy do obozu na Magnie, bo aktualnie obozu na Magnie ma najmniej głosów, więc nawet właśnie nie będę w ogóle przyjmował w ogóle obozem na Magnie. Ale chyba jest jeszcze jedną rzecz miałem tutaj zrobić. Coś mi przypomni, jaka to była rzecz. Wiecie, w ogóle tej bala zabrało, nie mam pojęcia. Jakąś resztę jeszcze miałem... Kolejny dzień i znowu to samo! What the fuck? Kolejny dzień i znowu to samo? What the fuck? Kolejny dzień i znowu to samo! W ogóle turururum, barabam papam, barabam pam pam, szampan, Dariusz zwanny, trololo, podrywa panny, ale ja rymuję z nudów, znaczy z nudów. Kolejny dzień, znowu to samo, o co im kurwa chodzi? Wiem, że mają ciągle to samo robić, bo są NPC, nie?
This is fucking NPC on the whole game. Shut up and go to job. Idź do pracy? No. Kiepsko to zabrzmiało. Obroniłeś naszych zbieraczy. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą śniącego. To był właśnie facepalm. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. I nie chodziło mi o Bala, tylko chodziło mi o tego pierdolonego gościa, co mi... Kolejny dzień! Zaniosłem ziele Kor Kalamowi. Dobrze się spisałeś. Mam dla ciebie drobną nagrodę za twoje trudy. Proszę, weź to. To magiczne zaklęcie słów. Właśnie jakbyśmy nie zrobili tego zaklęcia spod was spadło, to on właśnie by nam je dał. Ale jestem pewien, że kiedyś ci się przyda. Jak przebiega produkcja ziela? Wytężamy wszystkie siły, żeby nadążyć z produkcją. W końcu musimy zadbać o własne potrzeby i jeszcze wymieniać część towaru z innymi obok. Ale nasi nowicjusze chętnie ponoszą te ofiary. Spoko, nie szamy tych mięsów. No już, temu, jesteś dobry, jesteś gościu zajebisty, a teraz, no już, spierdolaj mi stąd jebany skurwysynie. Ha, ha, ha. Hej, ty. Musimy sobie pospać. Nie mogę spać, lol. Masz szczęście. Kolejny dzień. No co im kurwa chodzi z tym kolejnym dniem, dobra. Hej, ty. Możemy się spać, bo jesteśmy bardzo zmęczeni. Hej, sen, ty. Dobrze cię zrobił. Wynoś. Jak to jest w ogóle zboczenie wszystko w tej grze. Wiesz, że w każdej grze wszystko jest zboczone. Wszędzie można jakiś zboczony aspekt znaleźć. Chyba ktoś zrobił te wszystkie zadania. Jeszcze sprawdzę. Może jakieś zmęczenie tajemnic jest, to ten mi napiszcie w komentarzach. Może jeszcze...